Ok, witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz, polski kurs Blendera. Chciałem rozpocząć nową serię w kursie, mianowicie symulacje. Jest to temat, o który wiele osób prosiło, a niektórzy nawet błagali. W związku z tym pomyślałem sobie, że zrobię taki mały wstęp i pokażę, o co chodzi generalnie, a potem zobaczymy, czy da się to jakoś sensownie rozwinąć. Oczywiście masa roboty z tym będzie, ponieważ symulacje są różnorakie, które można zrobić w Blenderze, a każda z tych symulacji, czy też każda z modeli symulacji ma mnóstwo, dosłownie mnóstwo różnego rodzaju parametrów. Dlatego przygotowałem taki malutki obrazek, który może dać taki przedsmak tego, co możemy zrobić. Mamy tutaj zwykły napis zbudowany z klocków i ten napis możemy zanimować. A więc jest to taki rodzaj animacji, który polega na tym, że ustawiamy na początku naszą scenę, a potem puszczamy ją w ruch i nie mamy już kontroli dokładnej nad tym, co dzieje się w środku. A więc przypomina to troszeczkę przygotowanie bomby, a później jej odpalenie. Oczywiście nikogo nie zachęcam do destrukcyjnych działań, ale na tym właśnie polega symulacja. Przygotowujemy układ i ten układ później działa już samoczynnie. Aby zacząć z jakimikolwiek symulacjami w Blenderze, warto zapoznać się z podstawowymi narzędziami, które do tego celu służą. Zatem przygotuję sobie prostą scenę, na którą wstawię zwykłego plane'a, trochę rozciągniętego, i przejdziemy od razu na zakładkę ostatnią w narzędziach, to znaczy taką, która znajduje się tutaj. Jest to zakładka z fizyką. Nazywa się ona Physics. Nie należy mylić tej zakładki ze zakładką, która się pokazuje na przykład w Blender Game, bo to jest jeszcze inny rodzaj fizyki. Cykles powinniśmy mieć dokładnie to samo, sprawdzę. Dokładnie, mamy te same elementy. W związku z tym możemy pozostać na razie w Blenderze, bo mamy także dodatkowo jeszcze jeden guzik, na którym są ustawienia systemu cząstek. Cząstek jest jak widać niewiele. Ale zacznijmy od tej zakładki związanej z fizyką. Mam tutaj na początku wstawionego małego plane'a. Ten plane będzie naszą podłogą. Aby można było pokazać, na czym polegają symulacje takie najprostsze, najlepiej dodać do sceny cube'a, podnieść go troszkę do góry, a następnie określić jego własności. Jego własności powinny być zdefiniowane jako na przykład bryła sztywna, tak zwany rigid body. Jeżeli dodam go za pomocą zakładki znajdującej się po lewej stronie w takim podpanelu Rigid Body Tools, jeżeli dodam go do aktywnej sceny jako aktywny obiekt i tego plane'a dodam jako obiekt pasywny, to mogę następnie uruchomić normalnie animację i ta kostka zacznie spadać. Co więcej, jeżeli zrobię kopię takiej kostki i postawię ich kilka, to one również będą spadać podczas animacji, na bieżąco przeliczając swoje położenia i całkiem stabilnie się zachowując. Jest to pierwszy rodzaj symulacji, tak zwana symulacja brył sztywnych. Ostatnio w wersji 2.6 została ona zintegrowana z normalnym, natywnym Blenderem, bo poprzednio można było zrobić tego typu symulacje tylko za pomocą fizyki ukrytej w Blender Game. I może teraz taką fizykę właśnie sobie obejrzymy. Usunę te kostki, przełączę się do Blender Game, dodam nową kostkę, zupełnie taką świeżutką i teraz w zakładce z fizyką w panelu dostępnym tylko wtedy, kiedy mamy aktywną opcję Blender Game, mamy zupełnie inne ustawienia. Dotychczas było tak, że należało wybrać dla takiej kostki rodzaj fizyki. Zamiast static wybierało się Rigid Body. I te ustawienia, które tutaj się pojawiały, określały zachowanie kostki. Między innymi trzeba było dla kostki włączyć kolizję. Na razie uruchomię. Jak widać, nic się nie dzieje. Mam tutaj animację, która się przesuwa. I nie dzieje się nic dlatego, że aby uruchomić tego typu symulację robioną w Blender Game, należy uruchomić silnik gry. Jest to silnik oparty na engine Bullet, lub też Bullet, jak to mówią Polacy, czyli kulka mówiąc krótko, na podstawie którego to engine zostało zrobionych całkiem sporo fajnych gier. Aby uruchomić ten silnik, należy nacisnąć klawisz P. Aby zakończyć pracę silnika gry, należy wcisnąć Escape. A więc w ten prosty sposób możemy uruchamiać proste gry i mając już taką kostkę zdefiniowaną jako Rigid Body, możemy takich kostek wstawić na scenę kilka, a one później będą wchodziły ze sobą w jakieś tam reakcje. Jak widać teraz zachowują się dość dziwnie. To zachowanie wynika stąd, że dla kostek nie ustawiłem strefy kolizji, czy też takiego obszaru, który kostce daje informację o tym, że już się zderzyła z otoczeniem. Aby to zrobić, należy w zakładce Collision Bounce na panelu z fizyką włączyć po prostu Collision Box i w kształt Box doskonale wystarcza, ponieważ kostka jest właśnie takim boksem. Jeżeli włączę te strefy kolizji, wtedy zachowanie kostek jest już poprawne, no i zachowują się tak, jak należałoby tego oczekiwać po kostkach. Więc to jest kolejny rodzaj symulacji, trochę trudniejszy do ogarnięcia i w związku z tą, powiedzmy sobie, grą, czy też z silnikiem gier, jest zdefiniowany taki specjalny panel, który tu mamy, który nazywa się Game Logic.
GameLogic jest to specjalny zestaw narzędzi dostępny dla twórców gier. No i mamy tutaj przede wszystkim listę obiektów. Mamy tutaj najważniejszą część, czyli ten właśnie Logic Editor, w którym są sensory, kontrolery, akutatory. Mamy także zwykłe właściwości, ewentualnie edytor do kodzenia w Pythonie. Oczywiście mamy także scenę 3D. Pracując w tym edytorze możemy tworzyć nowe gry i o tym dzisiaj akurat nie chciałbym mówić, chociaż moi studenci musieli się tego niestety nauczyć po jednych od razu zajęciach. Tak czy inaczej, mamy możliwość tworzenia gier i mogą to być gry całkiem zaawansowane. Wystarczy tylko na YouTubie poszukać czegoś takiego jak Apricot, ewentualnie wpisać Blender Game i popatrzeć, co ludzie robią. Kolejny rodzaj symulacji, który jest dosyć ciekawy i miły dla oka, to jest symulacja brył różnego rodzaju, no właśnie takich na przykład jak pokazałem tutaj. Tego typu symulacja jest to symulacja tak zwana soft body, czyli brył, które nie są sztywne, ale które są elastyczne. Jak widać, nie zawsze ta symulacja przebiega zgodnie z oczekiwaniami, na przykład położenie tej literki jest trochę krzywe, a tutaj w literce L mamy takie niezbyt ładne przenikanie się w pewnym momencie, o jak teraz widać, no a takie błędy należy później wyeliminować, gdyby chcieć zrobić to dokładniej. Zasadnicza zabawa, która pozwala zrobić tego typu obiekty, jest znowuż jak zwykle wszystko w Blenderze bardzo prosta. Przełączę się na początku do Blender Render, dodam do sceny zwykłą kulkę. To może być Icosphere na przykład, dlatego że Icosphere ma wszystkie ściany tego samego kształtu. Taki Icosphere, jeżeli uruchomię animację, oczywiście zachowuje się jak nieruchoma bryła. Jeżeli jednak w zakładce z ustawieniami fizyki włączę guzik o nazwie Soft Body, to w tym momencie taka kulka po włączeniu animacji zacznie się lekko bujać. Jest to związane z tym, że w tym momencie ta kulka jest domyślnie przypięta, co oznacza, że będzie zajmowała zawsze to samo miejsce w przestrzeni. To przypięcie można wyłączyć w tej masie guzików, wyłączając panel o nazwie Soft Body Goal. Jest to taki target, czy też cel dla bryły o nazwie Soft Body i ona wtedy za tym celem podąża, ponieważ nasz cel jest na razie niezdefiniowany i nieruchomy. W tym momencie kulka również znajduje się w pewnej formie spoczynku. Jeżeli zatem wyłączę ten checkbox i uruchomię od nowa animację, to widać, że kulka zaczyna spadać. Oczywiście, aby ona nie spadała w sposób nieskończony, warto wykorzystać tego plane'a, którego tutaj mam. Nasza kulka to jest obiekt Soft Body. Ja obecnie usunąłem z niej Soft Body Goal. Aby kulka jednak zatrzymała się na tym plane'ie i go nie przeniknęła, dla tego plane'a należy włączyć taką własność jak Collision. Jeżeli włączę Collision, naciskając ten guzik, pojawia się w liście obok następny panel z kilkoma dodatkowymi ustawieniami, które na razie mogę przyjąć jako domyślne. Jeżeli teraz uruchomię całą symulację, to widać, że kulka spłaszczyła się w takie nie wiadomo co. Zabawnie to wygląda, a wygląda to dlatego tak, że kulka na razie nie ma zbyt wielkiej wytrzymałości na zginanie, jest bardzo wiotka, można powiedzieć. A przynajmniej jej masa, którą teraz ma, czyli masa wynosząca 1, jest zbyt duża w stosunku do sztywności całej struktury siatki. Jeżeli zatem uruchamię animację, następuje zapadnięcie się do środka, już później kulka nie jest w stanie tego wyprostować. Aby taka symulacja przebiegała troszeczkę lepiej, można zmienić własności kulki i wystarczy tylko na panelu Soft Body Edges, czyli krawędzie bryły elastycznej, zmienić troszeczkę siły, które działają na taką kulkę. Przede wszystkim bending, czyli odporność na zginanie krawędzi możemy podnieść i zobaczyć, co będzie. Jak widać, w tym momencie kulka jest już bardzo sztywna i doskonale sobie radzi z czymś takim jak upadek z pewnej wysokości. A co więcej, widać, że próbuje ustawić się na jednej z trójkątnych ścianek. Takich kulek mogę teraz dodać kilka. No i one będą jakoś tam na scenie się zachowywać. Oczywiście im więcej takich symulacji będę miał, tym dłużej będą trwać obliczenia. Teraz proszę zobaczyć, że kulki się przenikają, dlatego że nie wiedzą nic o sobie nawzajem. Każda z nich myśli, że jest sama. Aby można było zauważyć, że one ze sobą wchodzą w kolizję, dla każdej z tych kulek należy włączyć collision, czyli znowuż ten guzik trzeba nacisnąć dla każdej z nich. To powoduje, że dodaje do kulek własność taką jak kolizja. I ta kolizja będzie liczona względem kształtu takiej kulki. A więc jeżeli kulka się będzie deformować, to jej kształt kolizji będzie inny. W tym momencie, jeżeli uruchomię obliczenia, widać, że kulki wchodzą ze sobą ładnie w interakcję, no i ta jednak akurat spadła. Jeżeli takich obiektów będzie więcej, trzeba się liczyć z tym, że obliczenia mogą bardzo zwolnić. I przy okazji tutaj zaszła jeszcze jedna rzecz. Zachowanie, które teraz obserwowaliśmy, było dosyć niespodziewane. Problem polega na tym, że w wielu takich symulacjach Blender zapamiętuje sobie stany pośrednie całej sceny.
co oznacza, że pojawia mi się pewien rodzaj cache'u lub też takiej pamięci podręcznej. Ta pamięć podręczna jest pokazana w oknie timelinera. Jak już wspominałem w osobnym tutorialu, tutaj mamy takie punkty. W tym momencie one są pomarańczowe. Jest to informacja o kulkach. Jeżeli takie kulki wcześniej były na scenie, to one mają już jakąś swoją własną pamięć podręczną o swoim ruchu, wyliczoną wcześniej przez Blendera. Jeżeli ja zrobię kopię tych kulek, to ta pamięć w tym momencie zaczyna wariować i wtedy zachowanie się całej sceny może być nieprzewidywalne. To dlatego właśnie one teraz lecą do góry, bez sensu. Wygląda to tak, jakby te kulki, które są tutaj, te dwie zaznaczone, podążały w miejsce, gdzie były ich kopie. No a potem dochodzi do kolizji i zachowanie sceny jest jakieś takie dziwne. W związku z tym, jeżeli już ustawiamy obiekty takie jak softbody, należy pamiętać o tym, że należy zrobić to od początku porządnie. Nie można później kopiować takiego elementu i przenosić go w inne miejsce, ponieważ w tym momencie nie mamy osobnych cache'y, nie mamy osobnych pamięci podręcznych dla tych obiektów. A wspólna pamięć powoduje, że one mają tendencję do zajmowania tego samego miejsca, no i to niestety obliczenia rozkłada. Tak czy inaczej, to jest symulacja typu softbody. Każdy obiekt będący meshem może być w takiej symulacji użyty. Oczywiście im będzie więcej wierzchołków, tym dłużej będziemy czekali na obliczenia. Kolejna rzecz, dosyć fajna i ciekawa, to jest taka rzecz jak na przykład ubrania. Soft body, ale troszeczkę inny. Aby to pokazać, dodam na początku zwykłego plane'a. Temu plane'owi ustawię przez Ctrl A skalę na 1, więc zrobię Apply Scale. I dodatkowo dzielę tego plane'a w trybie edycji na wiele różnego rodzaju małych ścian. OK? W ten sposób go podzieliłem, tak aby mieć pełną siatkę. Tak wygląda obecnie. I teraz takiemu plane'owi ustawię cechę, która nazywa się cloth, czyli ubranie. Jeżeli włączę cloth i nacisnę Alt A, w tym momencie widać, że ten mój obiekt spada i dziwnie się zachowuje na samym dole. On nie przeleciał przez tego plane'a dlatego, że dla plane'a mam włączoną już wcześniej collision. W związku z tym następuje zderzenie i przenikanie tutaj nie następuje. Jeżeli dodam jeszcze jeden obiekt do takiej sceny, na przykład cube albo UV sphere, postawię ją tutaj gdzieś i do niej również dodam collision, to w tym momencie ona będzie kolidowała z tym plane'em, który teraz symuluje zwykłe ubranie. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Dostaję tego typu deformacje, które gdybym zagęścił siatkę, doprowadziłyby do stworzenia całkiem fajnego modelu. A więc, aby zagęścić siatkę, dodaję subsurfa na poziomie 2, uruchamiam jeszcze raz, no i to wszystko ładnie leci. Wygląda super, z jednym tylko zastrzeżeniem. Przenika sam siebie. Ten obiekt, który tutaj jest, zachowuje się niefizycznie i takie błędy należy wyeliminować. Aby to zrobić, można postąpić w sposób bardzo prosty. W ustawieniach ubrania szukam takiej zakładki jak Cloth Collision. Tam jest oczywiście coś takiego jak jakość, czyli quality jest na 2, domyślnie. Włączam dla takiego układu Self Collision, czyli kolizja z samym sobą. Tutaj quality jest ustawione na 1, ponieważ najczęściej nie jest wymagana wielka precyzja obliczeń w tym przypadku, a to już zapewnia, że nie będziemy mieli takiego dziwnego przenikania się. Natomiast teraz, jeżeli puszczę obliczenia od samego początku, przez Alt A wystarczy uruchomić animację, to ten obiekt spada i tutaj, jak widać, już kolizji z samym sobą nie ma. Wisi po prostu. Jest także jeszcze jedna rzecz, którą warto wiedzieć przy tego typu symulacjach. Obiekt, który teraz spada, zachowuje się tak, jak byłby bardzo sztywny. Przypomina troszeczkę taką, nie wiem, wiązkę papy może, czy jakiegoś takiego grubego papieru i dużego arkusza. Generalnie rzecz biorąc, teraz on zachowuje się jak guma, dlatego że w presetach ubrania została wybrana właśnie guma. Jeżeli wybiorę sobie inny preset, na przykład taki jak powiedzmy sobie koton czy denim, to byłby jeans w tym momencie, zwykła szmata jeansowa, to jest szansa, że taki obiekt będzie wtedy spadał inaczej i ta odzież będzie zachowywała się w zupełnie inny sposób. Jak widać, teraz dostałem taki dość sztywny płat jeansu, który trochę inaczej się zachował na tej kulce. Jeżeli wybiorę jeszcze inny obiekt, na przykład koton, czyli bawełna, załóżmy, że to jest jakaś koszula flanelowa czy coś tego rodzaju, no to w tym momencie spada jak kamień, a potem jakoś tam się dziwnie zagina. Nie jest to może super fizycznie dokładne, ale mogę próbować zwiększyć dokładność i manipulować tymi parametrami, które tu są, aby uzyskać jakieś inne ciekawe zachowania. Najfajniejszy ze wszystkiego jest chyba jedwab, czyli silk, który stąd mogę wybrać, który zmienia ustawienia na jakieś swoje własne zestawy. Widać, że spada troszkę wolniej, a później w taki ładny sposób się zawija na kulce. Więc gdybyście chcieli stworzyć jakiś stolik przykryty na przykład obrusem, to nie pozostaje tylko nic innego, jak postawić jakikolwiek cube na scenie i na tego cube'a zrzucić taki obiekt. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, aby dodać jeszcze collision i ten collision w razie potrzeby będzie trzeba skonfigurować. Na początku jednak zrzucę taką szmatę,
na ten klocek i zobaczymy, jak ona się ułoży. Proszę zobaczyć, że w przypadku klocka następuje tutaj przenikanie i ten klocek wyłazi spod szmaty. Nie jest to może zbyt elegancki efekt. W związku z tym należałoby coś z tym zrobić. Jedno z rozwiązań jest takie, że dla tego klocka należy poprawić strefę collision, zwiększając troszeczkę przy parametrze soft button cloth parametr, który nazywa się outer. Jeżeli zwiększa outer na nieco większą wartość, na przykład 0,6, sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. No i być może osiągniemy sytuację, w której te wierzchołki zaczną się chować. Myślę, że jeszcze troszkę można zwiększyć. No i patrzymy, jak to wychodzi. Teraz już nie ma tutaj deformacji, takiej jak wtedy, nie przenika nam. No i w tym momencie dostajemy coś bardziej zbliżonego do stolika. Oczywiście, żeby to przypominało prawdziwą szmatę, należałoby to wybejkować, ustawić odpowiednio, także każdy trzeba było policzyć. No i nawet włączyć coś takiego jak shading na smooth dla tej szmatki, aby zachowywała się ona trochę bardziej sensownie. Ale to wszystko są opcje, które można później rozwinąć. Ja pokazuję teraz tylko takie szybkie, z taką szybką zajawkę tego, co można w Blenderze zrobić. To jest tylko wstęp do wielu różnych tematów. Ok. Następna rzecz, którą warto byłoby zobaczyć, to jest na przykład Dynamic Paint. To jest w ogóle niesamowita sprawa. Jeżeli wezmę sobie na przykład takiego plana, który robił tutaj za podłogę, podzielę go kilkanaście razy na ileś tam elementów, żeby otrzymać na przykład coś takiego, to mogę później stosować inny obiekt, który będzie wchodził w kolizję z tym moim planem i spowoduje, że ten plane zacznie się jakoś dziwnie zachowywać. Na przykład dodam do sceny malutką kulkę, niech to będzie UV Sphere. UV Sphere może być niewielki, postawię go tutaj i teraz, jeżeli chciałbym włączyć taki efekt jak Dynamic Paint, to potrzebuję tutaj dwóch obiektów, właśnie tego plana i kulki. Dla plana Collision mogę na razie zostawić bez zmian, włączam Dynamic Paint. Tak samo robię dla kulki. Zaznaczam kulkę, włączam Dynamic Paint. No i teraz tak, w obu tych przypadkach mamy jakieś dziwne dwa guziki i nie wiadomo, o co chodzi. Dla kulki włączam brush, czy też brush i dodaję nowy brush. Ok? Tak to będzie wyglądało. Następnie dla plana ustawiam canvas, on jest domyślnie wybrany i dodaję nowy canvas, naciskając guzik Add Canvas. Canvas to płótno, a więc taki obszar, w którym można prowadzić różnego rodzaju akcje. No i teraz mamy tutaj w ustawieniach coś takiego jak typ powierzchni i to jest Paint. Mogę zamiast Paint wybrać Waves na przykład i ten Waves zostawić. Natomiast dla kulki mogę wybrać sobie coś takiego jak Paint Source Mesh Volume. W tym momencie jest to opcja domyślna i oznacza, że źródłem rysowania jest objętość tej kulki. Jeżeli teraz uruchomię animację, to widać, że coś tutaj zadrgało. Jeżeli powiększę scenę i jeszcze raz uruchomię animację, to widać, że lekko zabujał się ten mój mesh. I teraz tu chodzi o to, że jeżeli już uruchomię animację, tak jak teraz, to mogę taką kulkę przeciągać i ona będzie mi zostawiała na tym moim planie ślad. Widać, że on teraz się zaczął troszeczkę ruszać, chociaż być może nie jest to akurat szczególnie mocno widoczne. I staram się teraz kombinować tutaj, żeby to pokazać. Może spróbujmy troszeczkę powiększyć kulkę. Dodam jeszcze tutaj subsurfa, aby mieć więcej trochę wierzchołków. No i sprawdźmy jeszcze raz. Proszę zobaczyć, to teraz tak wygląda. W tym momencie ten plane zachowuje się tak, jak byłby powierzchnią płynu. I to jest właśnie jeden z efektów, który można uzyskać za pomocą Dynamic Paint. Nie jest to w żaden sposób symulacja płynu. Jest to tylko zachowanie podobne do falowania. I teraz przesuwając ten obiekt mogę spowodować, że będą tu powstawały różnego rodzaju fale oraz będzie następowała piękna interferencja pomiędzy nimi. Polecam uwadze, jest to dosyć proste do zestawienia i działa całkiem nieźle. Jak widać tutaj nawet bez żadnego cache'a wszystko chodzi całkiem elegancko. Oczywiście to można zanimować i uzyskać fajne efekty dzięki temu. Inne zastosowania Dynamic Paint to jest pozostawienie śladu na meszu powodowanego przez jakieś obiekty, które wchodzą z nim w kolizję, które się po nim przesuwają. Dzięki temu można zrobić na przykład animację kropli spływającej po szybie i zostawiającej za sobą mokry ślad. No i jeszcze mnóstwo innych rzeczy, włączając w to również rozchlapanie cieczy na ścianę, później zostawienie plamy na takiej ścianie. Więc Dynamic Paint to jest tego typu rzecz. Proszę zobaczyć, jakie tu śmieszne odkształcenie zostało. Mam jakąś taką dziurkę małą. Ok, następna rzecz i już w zasadzie chyba ostatnia, a może nie, może jeszcze nie ostatnia, którą chciałem pokazać w tym krótkim wstępie, to jest system cząstek. System cząstek jest dostępny na innym panelu, mianowicie trzeba dodać do sceny jakiś mesh i zamiast jakichś akcji wcisnąć od razu guzik z cząstkami. Na cząstki jest przeznaczony osobny panel, ponieważ one mają mnóstwo różnych ustawień, no i są bardzo bogatym zestawem.
A więc jeżeli nacisnę na plusik, dodaję nowy system cząstek i ten system cząstek działa tak po prostu out of the box, czyli prosto z pudełka. Jeżeli uruchomię animację, to widzę, że cząstki zaczynają się sypać i spadają po prostu gdzieś tam w nieskończoność. Oczywiście w tym systemie cząstek jest dużo domyślnych ustawień, dlatego właśnie działa w taki sposób, a nie inny. Ale gdybyśmy chcieli, by te cząstki leciały do góry na przykład, wystarczyłoby tylko wyłączyć dla nich grawitację. Grawitacja przyciąga je w dół, a więc spadają w ujemnym kierunku osi Z. Wystarczy tylko wziąć sobie force field weights, czyli wagi pól siłowych, i tam, gdzie jest grafity, ustawić wartość 0. W tym momencie cząstki nie doznają działania grawitacji i lecą sobie spokojnie do góry. Oczywiście ktoś mógłby się zapytać, dlaczego znikają. One znikają dlatego, że ich czas życia jest krótki. Mamy tutaj taki panelek emission, mamy 1000 cząstek wyemitowanych w klasce od pierwszej do klatki 200, ich czas życia wynosi 50 i to stąd się bierze właśnie. Jeżeli zwiększę troszeczkę parametr random, to one będą generowały się w różnych kierunkach. Mogę także zrobić coś takiego, że random będzie 0, normal będzie 0, a ustawię sobie brownian, czyli parametr odpowiedzialny za ruchy Browna. Cząstki wtedy się będą powolutku rozprzestrzeniać na boki. Jeżeli ten parametr będzie duży, to ich ruch będzie dość intensywny i będą przypominać rój pszczół albo jakichś innych owadów. Jest tu mnóstwo różnych opcji, które można wykorzystać, ale o tym wszystkim będziemy musieli powiedzieć sobie starannie i dokładnie w kolejnych etapach kursu. Może jeszcze pokażę tylko jedną rzecz, jak zrobić, aby takie cząstki zachowywały się chociaż trochę jak ciecz, a więc odwrócę tego plane'a, aby on sypał cząstki w dół. Na razie nic się nie dzieje, ponieważ mamy wyłączoną grawitację, a więc grawitację z powrotem włączę. Teraz lecą w dół. Dodam jeszcze jednego plane'a na scenę, którego rozciągnę i któremu ustawię znany nam już parametr collision. Collision również działa z cząstkami. Jeżeli teraz uruchomię animację, to widzę, że cząstki się sypią i natychmiast się odbijają. Aby się nie odbijały, tylko zachowywały się trochę bardziej powściągliwie, należy w collision dla cząstek ustawić sobie na przykład tłumienie, no i jakieś niewielkie tarcie. W tym momencie cząstki będą spadały i będą się odbijały na niewielką wysokość. Jeżeli teraz zmienię rodzaj fizyki dla tych cząstek, który dostępny jest w panelu ustawień cząstek, zamiast Newtonian wezmę sobie fluid, to w tym momencie te cząstki będą miały tendencję do zachowywania się jak płyn. Widać, że tutaj próbują się zbierać w jakieś grupki niewielkie i na razie słabo im to wychodzi. Teraz sterować tym fluidem można za pomocą oczywiście parametrów. Jeżeli zwiększę stiffness i viscosity na przykład na 10, to w tym momencie jest szansa, że te cząstki będą się jakoś sensownie sklejać. Oczywiście nie bardzo to widać. Musiałem przygotować troszeczkę inną scenę, aby to było ładnie pokazane. Może do sceny dodam po prostu zwykłą kulkę. Niech to będzie UV sphere, który będziemy mieli na jednym rozcięciu. I teraz przeniosę go na drugą warstwę, a więc wcisnę M i dwójkę na klawiaturze. A teraz dodam tego Icosphere'a, którego wstawiłem na drugiej warstwie, jako obiekt, który będzie nam rysował te cząstki. Wezmę sobie Object. Tutaj by trzeba było wpisać chyba Icosphere. O właśnie. No i teraz mam już cząstki, które są zrobione z tego Icosphere'a. No i widać tutaj, że następuje pewne agregowanie się tych cząstek. One jakoś się próbują zbierać do kupy razem. Zobaczymy, co będzie, jeżeli ściśliwość zmniejsza do zera. No teraz zachowują się jak zwykłe kamyczki. Jeżeli ściśliwość ustawię na 5. Zobaczymy, jak teraz. A teraz widać, że coś je łączyć zaczyna. Zaczynają się jakoś tam dziwnie sklejać. Gdybym teraz przechylił jeden z tych plane'ów, ten, na który one spadają, to one mogłyby się po takim plane'ie zacząć zsuwać, ponieważ strefa kolizji będzie je do tego zmuszać. I tu, jak widać, następuje agregacja tych cząstek, one sklejają się w takie małe glutki. No i można by to było podciągnąć trochę bardziej po to, aby uzyskać piękny efekt związany na przykład z jakimś płynięciem płynu czy czymś takim. Oczywiście to jest tylko taka wstępna zajawka. Z cząstek można zrobić mnóstwo o wiele fajniejszych efektów. Możemy na przykład takie cząstki w czasie rzeczywistym rozsypywać gdzieś, no i tworzyć z tego ciekawie wyglądające animacje, ale to jest oczywiście wszystko opcja. Tak czy inaczej, jest to temat bardzo bogaty i do tego wrócimy na pewno w wielu następnych odcinkach kursu, jeżeli będę miał chwilę czasu, aby o tym powiedzieć. No i mamy tu jeszcze na zakładce z fizyką takie ustawienia jak pola siłowe. Pól siłowych jest sporo w Blenderze i warto o nich wiedzieć. W takim razie, aby pokazać, jak takie pole siłowe działają, wykorzystajmy sobie ten nasz system cząstek. One się teraz tak sypią zupełnie bez sensu, ale spróbuję wyłączyć dla nich grawitację, aby nie spadały.
będą się po prostu generować na tym planie. I teraz widać, że mają cały czas tą fizykę płynu. To jest płyn, który parowałby na przykład albo gotował się w stanie nieważkości. Tak mogło wyglądać oczywiście dla niewielu cząstek. W takim razie przełącza się w cząstkach do zwykłej newtonowskiej fizyki, aby zachowywały się jak zwykłe cząstki. I dodam jeszcze jeden obiekt, który będzie polem siłowym. Pole siłowe można dodać na różne sposoby. Najprościej jest wybrać force field i po prostu rodzaj tego pola wstawić na scenę. Wtedy wstawiany jest obiekt typu empty. Można także od razu wstawić obiekt typu empty, na przykład plane access do środka, i temu obiektowi na zakładce z fizyką włączyć określony rodzaj pola siłowego. Jeżeli wcisnę guzik force field, dodaję pole siłowe. Pierwsze pole, które tutaj jest, to jest pole związane po prostu z siłą. Jak widać, nie za bardzo na cząstki działa, ale po pewnym czasie, gdy się już pojawiają, zaczynają doznawać oddziaływania tego pola. Jeżeli to pole przesunę, cząstki będą zasuwać, czy też uciekać w inną stronę. Proszę jeszcze raz animację, one się tu generują. No i widać, że zadziałał teraz stary cache, który dla tych cząstek się już policzył. Dlatego, aby go zresetować, zmienię ich liczbę o jedną sztukę. Spróbujmy jeszcze raz. Teraz widać, że pole siłowe działa już we właściwy sposób. Istnieją różne rodzaje pól siłowych. Oprócz takiego pola, które jest zwykłym polem takim odpychającym cząstki, można zmienić pole na przykład na pole, dajmy na to, turbulentne. Jest to jedno z fajniejszych pól, ponieważ pozwala ono zachowywać się cząstkom tak, jak byłyby rozwiewane przez jakieś siły powietrza, czy też przez kłębiący się wiatr. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Cząstki dostają wtedy takiego poruszania się dosyć nietypowego. Aby to było lepiej widać, możemy zmienić czas życia. Ustawmy tutaj 250, będą dłużej żyły, będzie można więcej zobaczyć. Tak wygląda działanie tego pola. One zaczynają przesuwać się w taki dość skomplikowany sposób, kreśląc ciekawie wyglądające kształty w powietrzu. Mogę im także zmniejszyć troszeczkę rozmiar, aby były nieco mniejsze. To wygląda całkiem jak rój pszczół, ale cząstki zachowują się teraz w taki dosyć specyficzny sposób. Będzie to też chyba dość wyraźnie widać, jeżeli dam tych cząstek na przykład 10 tysięcy. I może wygeneruję te cząstki wszystkie nieco szybciej. Proszę zobaczyć, tutaj się pojawiło 10 tysięcy cząstek i one teraz, każda w postaci małej kulki, zaczyna jakby poruszać się, tworząc takie jakby chmury, czy zgrubienia, czy węzły. Trudno powiedzieć, jak to można nazwać. Dosyć sympatyczna sprawa, związana z polami siłowymi. Oczywiście skorzystając z pól siłowych można zrobić dużo więcej rzeczy, nie będę teraz wszystkich omawiał. Chciałem tylko w takim wstępie pokazać pewnego rodzaju zajawkę. Dobrze, zostało mi chyba jeszcze coś, ale teraz właśnie w tej chwili zapomniałem, co to miało być. Skoro tutaj mamy cząstki, to można jeszcze spróbować zrobić jedną rzecz, znaczy pokazać taki śmieszny modyfikator, który powoduje, że obiekt może się rozpaść na kawałki. Dodajmy może tutaj, no choćby nawet ruchy Browna. I dodam do tego plane'a modyfikator, który wdzięcznie się nazywa Explode. Tutaj mam coś takiego. Mamy tutaj Explode. Jeżeli to zrobię, no to akurat nic ciekawego się nie stało. Winę ponosi za to geometria tego plane'a. Gdyby ten plane miał więcej niż 4 wierzchołki, to wtedy każda z cząstek mogłaby oderwać swoją niewielką ścianę i unieść ją gdzieś razem ze sobą. Zatem podzielę tego plane'a na fragmenty. No i teraz zobaczymy, co się będzie działo. Wracam do trybu obiektowego, uruchamiam i proszę zobaczyć, jak ten plane się rozsypał. Każda cząstka oderwała sobie ileś tam ścian. Oczywiście cząstek jest 100, nie brakuje tutaj ścian, bo ścian było więcej, no i dlatego każda z cząstek bierze tych ścian po kilka. Gdyby cząstek było więcej, to mogłyby przeważyć nad ilością ścian i wtedy byłyby również puste, nieużywane przez nic cząstki. Dajmy 1000 i zobaczmy, co będzie. Jak widać, tutaj już niektóre z cząstek są samotne, zabrakło dla nich ścian. No więc taki niewielki niedobór, podobnie jak w czasach, kiedy wszystko było na kartki. Ok, z tych rzeczy, które jeszcze zostały, to niesamowicie wyglądające symulacje płynów na przykład, więc dodajmy sobie szybko jakiś niewielki cube. Ten cube ma wymiary standardowo 2 na 2 metry. Podniosę go trochę do góry i to będzie obszar, w którym przeprowadzimy za chwilkę symulację płynu. Aby taki płyn zachowywał się w miarę sensownie, potrzebuję jeszcze jakiegoś źródła tego płynu, więc mogę najprościej rzecz biorąc wstawić do środka Icosphere. I ten Icosphere będzie moim płynem właśnie. I teraz tak, mam tutaj dwa obiekty. Jeden z tych obiektów jest informacją o tym, jaka jest objętość cieczy. Drugi obiekt jest informacją, jaka jest objętość całej symulacji. Aby działało symulowanie płynów tutaj, trzeba włączyć dla cube'a fluid i ustawić domenę, a dla
ICOsfery włączyć fluid i ustawić fluid, a następnie w domenie przeprowadzić operację bake. OK, później, jeżeli to już wszystko się wybejkuje i zniknie z tego miejsca pasek postępu, wtedy możemy normalnie uruchomić animację i taka symulacja wody zaczyna żyć własnym życiem. Czyli jeżeli wcisnę Alt-A, to widzę, jak woda spływa, rozchlapując się spektakularnie po bokach. Oczywiście mogę wcisnąć również Z, aby mieć cieniowanie solid na ścianach, nieprzezroczystość. No i widać, jak to się zachowuje. Oczywiście ta objętość, którą tutaj mam wstawioną jako fluid, może być przeniesiona na inną warstwę. Jeżeli wcisnę M, a później dwójkę, to ona znika i wtedy mogę cieszyć się zwykłym, eleganckim wyglądem mojego płynu. Aby on wyglądał trochę lepiej, zawsze warto pamiętać o tym, że włącza się dla niego coś takiego jak solid, cieniowanie solid w shadingu. Trzeba kliknąć tylko w domenę. No i mam gdzieś tutaj smooth, nie, przepraszam, nie solid, tylko smooth. Trochę lepiej ta woda wygląda i zawsze mogę do niej dodać również modyfikator Subdivision Surface, który powoduje, że oczywiście wolniej się wszystko wyświetla, ale jest też bardziej zaokrąglone, bardziej płynne. I taka woda wygląda całkiem niesamowicie, zwłaszcza, że mogę przecież zatrzymać w dowolnej klatce ją, zanimować obrót dookoła. No i w Cycles, gdybym chciał zobaczyć, jak to wygląda, trzeba by się tylko do Cycles przełączyć. Można szybko dodać materiał przezroczysty, podobny do szkła. Dajmy sobie glass. Ustawię może współczynnik załamania taki jak dla wody, 0,25, 0,35, gdzieś pomiędzy tym jest woda. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda. Rendered i ciach. Coś się tutaj wyrenderowało, ale niezbyt dobrze wszystko widać, ponieważ zapomniałem o tym, że trzeba dodać jeszcze jakieś światło, jakąś powierzchnię pod spodem. No i to oczywiście się komplikuje. Ale dodam jeszcze jednego plane'a, ustawimy sobie renderowanie na karcie graficznej. O, nawet jest jakaś karta, coś powoli to działa. No to teraz jeszcze tylko plane do góry, wysoko, wysoko, ustawię mu materiał na emission. No i teraz będzie troszeczkę jaśniej na scenie, zaraz zobaczymy. Diffuse, emission, jest trochę jaśniej, jeżeli zwiększę siłę świecenia tego emission, to możemy mieć tutaj naprawdę jasno na scenie. Oczywiście ta woda nie wygląda jakoś spektakularnie, ale jest to coś, co przypomina już choćby trochę z wyglądu tylko płyn. Dobra, wezmę teraz jeszcze, przełączę się do moich ustawień dotyczących Cycles i tu w tym interfejsie będzie chyba trochę szybciej się to wszystko liczyło. Teraz mam włączone po prostu dwie karty graficzne naraz, dlatego Blender podczas przesuwania obrazu niezbyt szybko działa. Tak to wygląda. Spektakularna, fajna sprawa. Jeżeli puścimy animację nawet w takim trybie, to można obserwować pewien postęp tutaj. Scena odświeża się dosyć powoli, no ale mimo wszystko animacja się do przodu przesuwa. Super. Jest to jedna z rzeczy. Oprócz tego, co jeszcze można pokazać w Blenderze z takich rzeczy związanych z symulacjami, to jest symulacja, która może być również szybką cieczą albo szybkim dymem na przykład. Weźmy może solid. Usunę teraz te wszystkie elementy, które wcześniej dodałem. No niestety wygląda na to, że Blender się zawiesił, a więc będzie go trzeba zwyczajnie, chamsko, brutalnie i bez żadnej litości zamordować. W związku z tym uruchomię sobie spokojnie terminal i w terminalu napiszę kill all Blender. Wszystkie blendery żyjące na tym komputerze, robiące coś, w tym momencie zakończą swój żywot. Uruchomię Blendera w takim razie jeszcze raz. Świeżą instancję, niczym nie naruszoną. Mam nadzieję, że to się uda. Kliknąłem w ikonkę. Nie bardzo coś chodzi. Wszystko zobaczymy. Może po jakichś zmianach w systemie, które wykonałem, niezbyt świadomym będąc, to wszystko teraz się trochę inaczej zachowuje. Ale chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz tak naprawdę. Niewiele już zostało z tych wypasów i feature'ów. Chociaż oczywiście o każdym można by jeszcze długo mówić. Mianowicie chciałem pokazać coś takiego jak pasek, czy też wyszukiwanie poleceń. Jak wciśnie się spację, to u mnie pojawia się takie specyficzne dosyć menu. To menu po spacji przypomina trochę to menu, które było w starych wersjach rzędu z serii 2.30, 2.40 Blendera. Ale ja używam wtyczki, która to menu mi rysuje. Jest coś takiego jak Dynamic Spacebar Menu w Addonsach. Jeżeli wyłączę tą wtyczkę, to w tym momencie mam takie samo standardowe menu, jakie jest tuż po pierwszym uruchomieniu Blendera. W tym menu działa przede wszystkim operacja wyszukiwania i mogę wpisać w tym miejscu słowo quick, czyli szybko. Już nawet samo Q, a później I powoduje, że mam takie opcje jak na przykład quick smoke, quick fur, quick explode i quick fluid. Ponieważ przed chwilką mówiłem o cieczach, to dodajmy sobie quick fluid. Jeżeli go dodam, pojawia się błąd i muszę wybrać przynajmniej jeden obiekt, który jest meshem, a więc szybciutko dodaję kostkę, pociągnę ją do góry o jedno oczko siatki i teraz
przy zaznaczonej kostce wpiszę jeszcze raz to Quick. Po nacięciu spacji jednak już to jest wpisane wcześniej przeze mnie, więc zaznaczoną opcję sobie wybiorę. I w tym momencie mam teraz coś dziwnego. Zobaczmy, jak wyglądają ustawienia fizyki. Widać, że fluid jest włączony dla tej kostki, a w tej kostce jest jeszcze jedna kostka. Więc ta kostka tu w środku ma ustawione, że jest cieczą, taką prawdziwą, a otoczona została dodatkowo domeną, która się dodała na skutek działania tego polecenia Quick. Więc można ominąć te wszystkie ustawienia ręczne i szybko sobie zrobić symulację cieczy. Oczywiście jak teraz wezmę bake, to to bejkowanie tu będzie postępowało z jakąś tam prędkością i mogę powolutku na osi czasu przewijać animację, obserwując, co się dzieje. Już parę klatek się wyrenderowało, czy też raczej przeliczyło. No i mam tutaj chlaśnięcie płynu z pięknymi kropelkami. Do tego miejsca się to wszystko przeliczyło. Za chwilkę się przeliczy dalej. O, weźmy sobie tutaj w tym miejscu postawię domenę puszczę i już się przeliczyło. Jak ustawię się w klatce na przykład 160, też się policzyło w 200, poczekamy chwilę i już. Także szybko to leci, przynajmniej przy tej rozdzielczości domeny. Więc to jest sposób na zrobienie szybkiej cieczy. Ok, mam tu 500 klatek, więc chwilkę to jeszcze zajmie. No ale teraz mogę sobie już przewijać i oglądać, jak to wygląda. Jest to całkiem fajna, prosta rzecz dla niewielkich domen i dla niewielkiej gęstości tego płynu, zależnej od rozdzielczości tutaj. Liczy się to bardzo szybko. Kolejna rzecz, którą warto byłoby zobaczyć, to jest rzecz taka jak Quick, ale w tym momencie na przykład Smoke. Quick Smoke jest to kolejna rzecz, którą trzeba dodać do mesza dodanego wcześniej ze sceny. Więc jeżeli dodam sobie jakiegoś cuba, podniosę go znowu troszkę wyżej, żeby tak jakby stał na podłodze, na tej siatce i dodam sobie Quick Smoke, to w tym momencie domena znowuż jest tym, co otacza ten cały system z moim cubem, a sam cube będzie źródłem dymu. I mamy tutaj w tych ustawieniach fizyki zaznaczony smoke. Mam w domenie zaznaczone, że to jest domena dla tego dymu. Rozdzielczość jest 32 i zmienię jeszcze sobie blendera jako renderera zamiast cycles, aby zobaczyć, jak ten dym będzie działał. Teraz, aby ten dym się tutaj pojawił i zaczął w ogóle się generować, należy ustawić się w pierwszej klatce animacji i następnie tą animację uruchomić. Wtedy cały ten klocek staje się źródłem dymu pięknym, no i ten dym sobie tutaj leci. Leci do góry, dlatego że w domenie określona jest temperatura tego dymu na nieco wyższą niż otoczenie. 1/10 stopnia różnicy tylko jest, a to już wystarczy, żeby dym leciał do góry. Jeżeli domenę troszeczkę rozciągnę w pionie, zobaczymy, czy to będzie działało, bo nie zawsze da to dobry efekt, to ten dym spodziewam się, że poleci troszkę wyżej. Zobaczymy, jak to będzie. Daję teraz ciach, no i jest elegancki dym i widać, że coś tu się z nim dzieje, jakaś jego rozdzielczość jest i tak dalej. Nie jest może zbyt spektakularny ten dym, jeżeli pomniejszę tego klocka tutaj, żeby źródło dymu było mniejsze, no to wygląda jakoś w ten sposób. Można dymowi ustawić, żeby zanikał, dajmy na to, robi się to w domenie przez opcję Dissolve, dym wtedy znika, sięga niewiele, niezbyt wysoko, można w ten sposób zrobić płomienie. Można określić, że ten zanik dymu jest szybki albo wolny, po ilu klatkach to się stanie, no więc generalnie rzecz biorąc opcji jest cała masa. Możemy także włączyć sobie wysoką rozdzielczość tego dymu i puścić obliczenia jeszcze raz, wtedy on wygląda troszkę lepiej. Zobaczcie, że pojawiają się tutaj takie dziwne jakieś malutkie grzybki, pędzelki czy coś. To jest całkiem ładnie wyglądający dym. I teraz podczas renderowania takiego dymu oczywiście dostanę coś mniej lub bardziej sensownego. Sprawdzimy, wciskam render, no i ten dym elegancko widać. A więc z definicji mam od razu ustawione materiały dla tego dymu, wszystkie zależności przestrzenne związane z dymem i tak dalej, bo trzeba tutaj nadmienić, że materiał, który jest w tej domenie, to jest materiał, który jest materiałem wolumetrycznym. Cycles nie potrafi jeszcze renderować materiałów wolumetrycznych, a Blender już dawno to potrafi. I ten materiał wolumetryczny tutaj ma ustawioną gęstość na 0, a tą gęstością steruje właśnie ten niewidzialny dym, który jest dany jako tekstura. I ta tekstura tutaj to jest gęstość tego dymu. Ok, są także płomienie. Można to wszystko sobie ładnie skonfigurować i się cieszyć, że dym jest rzeczywiście taki super, hiper realistyczny. Wszystko zależy od ustawień. Jeżeli wezmę High Resolution, Divisions wstawię na 2, dam tutaj Divisions na przykład na 64, a więc zrobię taki naprawdę już porządny dym, no to wtedy przyjdzie mi poczekać trochę na obliczenia i widać, że to się wszystko troszeczkę wolniej tutaj generuje. Ale nadal jest jeszcze całkiem w miarę. Wszystko zależy od komputera, którego używacie. No więc to jest Quick Smoke. Całkiem fajna sprawa. Ok. Z tych rzeczy, które są w tym menu dostępnym po wpisaniu słowa Quick, istnieje również jeszcze jedna rzecz, którą pokażę, która była już wcześniej opowiadana, to jest ten Quick Explode.
Więc ten dymek sobie leci, wygląda w ogóle super. Muszę nad tym trochę dłużej popracować, żeby coś ładnego wyrenderować może dla ludzi. Ale tak czy inaczej zrobię teraz reset sceny. Dodamy sobie na przykład Susan i do tej biednej Susan dodamy efekt o nazwie Quick Explode. Nie wiem, czy ona lubi szybko eksplodować, ale sprawdzimy w ogóle, jak to działa. Szczerze mówiąc, tej funkcji jeszcze nie miałem okazji zbyt często używać, więc może być różnie. Więc dodaję sobie Quick i wybieram Explode. Ponieważ małpiszon był zaznaczony, zobaczcie, dodała się do tego, do tej małpki jakaś UV mapa, Explode Fade. Mam także w modyfikatorach system cząstek dodane automatycznie. Mam także modyfikator Explode, ten, o którym już mówiłem. No i oczywiście mam także system cząstek z jakimiś tam ustawieniami, jest 100 cząstek i można wcisnąć Alt-A i jest po małpce. Ok, dziękuję, to jest wszystko, co chciałem pokazać. Na razie, do zobaczenia.